Witajcie, temat Wieloszczyt dzisiaj. Życie, które często trafia się wraz z żywą skałą. Tutaj widzicie te, które udało mi się złapać szczypcami, gdy wyszły za bardzo ze swoich kryjówek. Są one już wszędzie, pod każdą skałą, w skale, a nawet w odpieniaczu czasami się jakiś pojawi. Pierwszego wieloszczyta dostałem wraz z żywą skałą, już na samym początku startu akwarium. Do tego był sporych rozmiarów. Wtedy nie wiedziałem, co to jest. Myślałem, że mi to zabije wszystko w akwarium. Udało mi się go złapać, no ale po kolei. Co to są wieloszczyty i skąd się u mnie wzięły? Upraszczając, są to takie jakby czczownice z ostrymi kolcami. Pojawiają się najczęściej w nocy lub podczas karmienia. Te, które ja mam, to są te pospolite, że tak powiem. Najczęściej spotykane w akwariach morskich, chociaż jest sporo gatunków. Skąd się wzięło tyle ich u mnie? Kiedyś od jednego fina kupiłem kapnele wraz z dużym, sporym kawałkiem skałki, w którym było ich pewno. Niestety za późno zauważyłem, bo nie bardzo chciałem mieć wieloszczyty, głównie ze względów estetycznych. Rozmnożyły się teraz na potęgę. Czy one są pożyteczne? Jeśli chodzi o te, które ja mam, można powiedzieć, że tak, bo zjadają resztki pokarmów. Są dobrymi czyścicielami akwarium z resztek pokarmu. Zaraz będę zhejtowany przez niektórych może akwarystów, ale i tak wolałbym ich nie mieć. Resztki pokarmu zjadały u mnie z powodzeniem kiełże, wężowidła i masa innych stworzeń. Druga rzecz, muszę teraz uważać, żeby jakiegoś czasami nie dotknąć przypadkiem, bo dotknięcie takiego stworzenia jest podobno bardzo bolesne, a one to już wchodzą mi nawet w odpieniacz. Może nawet pojawić się stan zapalny. Więc radzę wam uważać, jak grzebiecie gołymi rękami w akwarium, na początku zwłaszcza. Gdy użyjecie żywej skały, możecie nawet nie wiedzieć, że takie coś macie w akwarium. Czy one polują na inne stworzenia? To jest tak. Czasami jak komuś zdechnie rybka, rozgwiazda czy coś innego, wieloszczyty zabierają się do uczty. Dlatego dużo osób myśli, że to wieloszczyt był sprawcą padnięcia czegoś tam w akwarium. Ale jak tak czytam fora, to są osoby, które uważają, że to i tak wieloszczyt zlikwidował coś tam u nich w akwarium. Sam wam nie powiem, jak to jest, bo do końca nie wiadomo, czy jest to możliwe, ale widziałem na własne oczy, jak wieloszczyt bezskutecznie oczywiście jakby chciał złapać moją rybkę w Friedmani. Trochę to ciężko sobie wyobrazić, bo wieloszczyty nie są szybkie, ale to wyglądało mniej więcej tak, że rybka pływała przed swoją kryjówką i poruszała się tylko kilka centymetrów na boki i wtedy taki wieloszczyt jakby podążał za nią. Sama rybka, co ciekawe, zjada te mniejsze, bo miała nieraz w pysku powbijane ich kolce. Gdy to pierwszy raz zauważyłem, to trochę się przestraszyłem, bo nie mogła wtedy przyjmować normalnie pokarmu. Te kolce jej przeszkadzały. Na szczęście na drugi dzień jakoś się ich pozbyła. Podobno wieloszczyty z głodu potrafią podjadać zoła i asteriny, chociaż za asterinami pewnie nikt by nie płakał, a zoontusów nie posiadam. Jak można ograniczyć ich populację? Są trzy sposoby. Pierwszy, łapać je szczypcami, chociaż nie jest to łatwe, jak wieloszczyt cały nie wyjdzie z kryjówki. Potrafi się szybko schować. Dobrze jest stosować wtedy przynętę. Można zrobić pułapkę. Tutaj tak na szybko zrobiłem ze strzykawki, ale nie za bardzo ona mi wyszła. Wieloszczyt wprawdzie się złapał, ale wyszedł z niej bez problemu i to najmniejszym otworem. Druga pułapka z butelki już mi lepiej wyszła. Do środka dałem tylko podstawkę pod korale, żeby nie pływała. Najpierw dałem trochę artemii mrożonej, ale artemii, jak i wieloszczytów, nie było na drugi dzień. Potem dałem suchy pokarm,
to złapały się dwa małe wieloszczety, to jeden znalazł sposób, żeby się wydostać, ale musiał wcześniej zwymiotować, żeby się przecisnąć i udało mi się nagrać. Tak więc jesteście świadkami historycznego momentu, kiedy udało się nagrać wymiotującego wieloszczeta. Będę musiał w sumie dopracować tą pułapkę. Trzeci sposób to naturalni wrogowie. Tutaj kilka przykładów. Niestety u mnie nic z tych stworzeń nie mogłoby być u mnie. Za małe akwarium. Do tego nigdy nie ma 100% pewności, czy naturalni zjadacze wieloszczetów będą to robiły. Podsumujmy to, co tutaj wam powiedziałem, żeby nie było niedomówień. Obrzydliwe stworzenia, których wolałbym nie mieć, ale już do nich przywykłem, chociaż dużo czasu mi to zajęło. Staram się tylko ograniczyć ich populację, usuwając te głównie największe, tak jak wielu radzi. Jeśli macie jakieś rady albo pytania, piszcie w komentarzu. Dziękuję wam za uwagę. Do następnego.